Siemaneczko, z tej strony Mawiasorec, a to można powiedzieć, że pierwszy odcinek z farminga, z Landwirtschaft Simulator 2013. Witam was bardzo serdecznie jeszcze raz. No i co, tak jak obiecywałem, spełniam swoje obietnice, oczywiście jak większość. Będziemy teraz mieli troszkę więcej FS-a, znaczy nie FS-a, ale odcinków z farminga. Już zostajemy na tym, że to jest farming, nie chcę mi się zmieniać na Landwirtschaft tego, bo się będę mylił. I dopóki nie zrobię swojej mapki na 13, będziemy grali na Lipiny. Lipinki łożyckie łącznie na 43. Mapka dość fajna, chyba jedna z niewielu, która mi się spodobała w ogóle do 13, dlatego robiłem swoje, hahaha. Ale na moich już mi się nie chce grać, szukam czegoś nowego, a ta mapka myślę, że na jakiś czas na pewno będzie fajna do pogrania, także dzisiaj lecimy sobie z talerzowankiem. O, sporo modzików mam niewydanych, dostałem od Killera, czy też innych, których serdecznie pozdrawiam. O, polecimy sobie, pokażę wam zaraz moje maszynki, tylko podczepimy sobie talerzóweczkę. Ogólnie wkurza mnie to cofanie bardzo, nie wiem, powiedzcie mi, czy to tak było wcześniej. 13, czy to jakiś wina modu jest, czy cokolwiek. O, widzicie, to poderwało mnie. Ale on ryczy. Tutaj mamy oczywiście 902. Przyczepki fajne, naprawdę. Następne odcinki będę chciał zrobić sobie jakieś wykopki czy coś. No tutaj pięknie to wyglądają. O Jezu, no takie maszynki do 15 by się przydały, bo nie ma. A tutaj zobaczcie na teksturki wszystko. No piękny ten New Holland, na pewno popracujemy sobie z nim w worce. Już chcę to zobaczyć. Także na pewno damy radę. Jakieś małe spadki FPS-u miałem przez chwilę, nie wiem czym to jest spowodowane. Coś się na kopie musiało wydarzyć, prawdopodobnie. Dobra, kurde, cofamy sobie i jadziemy w pola. Oh, fajnie, bo no tak jak mówiłem, będzie na przemian FIFA prawdopodobnie i coś z LS-a, dopóki nie wyjdzie nowoczesna i bolusiowo. To będzie na razie PGR tylko. Od czasu do czasu może jakieś tam boruchowo powrócę, coś takiego, ale co, zobaczymy. Dobra, cofaj mnie do tyłu. Ogólnie pozdrawiam autora mapy, że no, to jest jego pierwsza mapka, dodam, więc no naprawdę szacun. Mapa mi się bardzo podoba. Wrócimy sobie jedyneczkę. Właśnie, chodzi ten direkt, podoba mi się bardzo. Super modzik. I poprawił ją, bo ponieważ nie wiem, coś było źle zrobione, strasznie klatkowała. Na szczęście zostało to naprawione, jak widzicie, jest nawet już jest dobrze. Czasami wręcz bardzo dobrze, od czasu do czasu coś tam się zająknie. Ale tak to jest, jest super. Fajne pola, nieduże, jak na singla będzie mi się na pewno fajnie na nich pracować. Myślę, że tak będę. A może zrobimy właśnie tak, że raz 15, raz 13. Myślałem, że częściej porobimy 15. Tylko proszę was, powiedzcie mi, czy to cofanie to takie będzie cały czas. Bo mnie to się w ogóle nie podoba, to cofanie. Ja chciałbym inne, takie od razu. A, tu to by się przydawał ten, właśnie. Mod realistyk. A mnie ściągnęło na bok. Ale jadziem dalej. Jadziem dalej. Ogólnie za mapy za dużo się ostatnio nie brałem, nie miałem czasu, powiem wam, że powoli kończę pracę w polu, także spokojnie, nie martwcie się na drobie, coś tam w Borusiowie dzisiaj pogrzebałem z 15 minut. FIFA mnie strasznie wciągnęła, Ultimate, kariera zawodnika, strasznie mi się chce grać, dlatego też tak trochę zaniedbuję FSA, no ale trudno, coś za coś, nie będę cały czas FS-em tylko żył. Bo aż to tak się nie chce, bo powiem, bo aż tak nudy bierą. Nie no, to cofanie mnie dobiło to, że ja nie będę teraz może w ogóle tak podniosę ja wcześniej trochę i ja nie będę w ogóle cofał. Od razu będę tak w kółko jać, będę jeździł. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie na ten odcinek. Ale bym sobie tym akpilkiem New Hollandem robił, nie? O kurde, podniesiono, talerzówka została przeze mnie. Teraz zostanie opuszczona kolejny raz. Że mnie pompa nie siadła. Co my zrobimy w takim wundirze? Nie no, piękny zestaw. Ja mu powiem, że
to aż się grać chcę. No i mówię, do 13 wróciłem po to, że są mody, tak, są polskie mody. Mam taką ochotę na wykopki, nie? W 15 nie idzie się pobawić tym ani nic, ani polskich, ani nic. A tutaj naprawdę ziemnioki są super. Jeszcze chyba zrobię tak, że albo Anką będziemy kopać, albo zwykłą kopaczką. Co by naprawdę fajnie. Ale on tutaj zrywa zrobił, widzieli? Już jedną oto godzinę, niecałą jedną oto, jedna dziesiątą oto godziny jest zrobione. Jak go puszczą, to od razu lepiej. Niby on ma jakiś obciągnik, ale słabo jest. Słaby. Niby z taką talerzówką nie powinno go aż tak bardzo nosić. Ale jak daje radę i jadzie, to dobrze. I co tam jeszcze? Na pewno oborniczek będzie fajna akcja. Pewnie nie ma tutaj V2, nic. Ale on pięknie, ślicznie chodzi. Naprawdę przydałoby się ktoś, jeśli ogląda takie odcinki, to ja wam mogę te modziki podesłać, znaczy te co są wydane, tak? Że, i tylko żebyście przerobili. Jak ktoś umie naprawdę fajnie przerobić modzika z 13 do 15, piszcie do mnie, ja wam super naprawdę mody podaję. Bo na Borusiowo by było ekstra, muszę właśnie coś ogarnąć. Dać chłopakom, żeby poprzerabiali, może coś, jakaś część modów im się uda. Widzicie, jakieś przez chwilę znów spadki FPS-u były? Powiem wam, znów coś wraca do... z moim uchem jest nie tak, no chciałem powiedzieć, wraca choroba, nie no, to lepiej nie. Znów mam tam taki wyciek jakby i boli mnie, bardzo mnie boli. Ogólnie cały czas tak jak robię jakimś hałasie czy coś, to jest takie dziwne skrzeczenie, jakby głośniki harczały mam, naprawdę nie polecam, masakra jakaś. A w naucznikach nie mogę jeździć, bo noszę okulary, muszę z okularami robić, bo bym nic nie widział. Chyba, że asfalt bym przeorął i pół wsi, bo bym nie wiedział, nie widziałbym miedzy. Mnie wzrok wie ta co ją? Ja to zrobię tak, że ja to na raz wezmę. Po co ja będę się wracał 20 razy? Ja tu teraz poprzeczniak cyknę i my pojedzie na dalsze pole. Jezu, kocham się John Deere, naprawdę. Jaką on ma pracę piękną silnika. Nie chcę mnie się cofać, wybacz tam mnie to. Podnieś te talerzówki. Ła, tu po kukurydza co jest. Taki mały kawałek, ja się będę męczył tu teraz z tym cofaniem. Naprawdę będzie ciężko te kawałki obrabiać. Z czym ja to będę na pewno chciał siew nagrać. Ten siew będzie od razu, tą widzieliście, tą talerzówkę piękną. Razem z siewnikiem. Dobra, pięknie idzie. Jak się skupię, to na raz to wezmę. Także cicho. Nie mów ta teraz do mnie chwilę. O, idzie nam pięknie. Trzynastka jest super. Cofamy. Ja chciał jeszcze tam jechać na koniec mapy, bo tą też widziało, bardzo ładnie zrobione było. Fajne skiny nawet. Musiałem ostatnio, żeby z tej mapki nawet pobrać skiny do właśnie do 15 ich chyba nie wezmę. Trawkę i reszta. Ale nie, tekstury gleby, bo mnie się spodobały, ona na nowoczesną była dobra. Właśnie tam nowoczesną trochę podobałem. Bo właśnie, nową ją robię, jak wiecie. I dopiero mam gospodarstwo włożone. Drugie mam zrobione też, fajne. Od killera z budynków, naprawdę mega. Czekaj, tak. To trzeba będzie drogą pewnie pojechać. Domy sobie tu polem nawrócim. Trzeba po ziemnioki kiedy zrobić. O, ale poszedł. Pięknie, urwiem mlemieszę. Jak nie wywinęło. O dobra, jadziem po kukurydzie. Może po kukurydzie ja bym się zorał. Nie no, nie będzie morać. O, mnie coś zlagowało przez chwilę. Nie wiem, ogólnie to no 13 wiem, że też nie jest taka tak dobrze jakby to zoptymalizowana. O, jak FS15, to ja wiem na pewno. Ja sobie podniósł i objechać tu teraz gdzieś, to tak po kuntach robić, witam na zagun,
Ogólnie to albo jakiś mod, bo jak patrzę na farmę, to laguje. Albo nie, woda. Może tak być, że wodziunka będzie lagować. O, już jest okej. Nie wiem, co się dzieje. Uwierz tam mnie, że ja to nie przeze mnie jest zrobione. Ja chciał dobrze dla was. No jadź, Jundir, jadź. O kurde. Gdyby nie ten słup, to ja bym jechał wcześniej już. Dobra, tu se polecim teraz. Tu nieładnie zrobione zostało przeze mnie, ale damy radę. Ach, powiem wam, szkoła, cisną w szkole jak cholera. Nie ma czasu na nic. Daj ta spokój. Po szkole to już czas dla nas powinien być. A nie kurwa, w szkole dosyć się tyle człowiek uczy i wszystko. Pewnie, o, ja tu już klawiaturę pomylił. Podnieś się szybciej. A mnie nóż coś znowu zaswędził na odcinku. Kurde, jaki on ma skręt, no. Jak on tak mógł zrobić? Ja nie wiem, jak to się stanęło. Właśnie, bo na pewno będzie duże pytanie, czy będzie modpack, raczej nie. Bo mam tu trochę niewydane. No zobaczę, zobaczę zresztą. Jak będę wiedział, które ma wydane, które nie wydane, najwyżej wtedy dorzucę. Wiem, że te ciągniczki. Bo New Holland jest, ten rząd chyba nie jest wydany, prasa nie jest wydana. I to tyle by było pewnie z tego modpacku. Mnie się udało, tu zaraz trzeba to ładnie zrobić, nadrobić wszystko. Myślałem właśnie, że to Volvo laguje tak wcześniej w tym. Dobra, może trzeba poprzeczniaczka. Przecież talerzówką tu tak można jeździć. O, ja tu teraz wjadę, żeby tu ładnie zagajnik zrobić. Ale mnie to wynosi normalnie. Ja nie wiem, co ja mam poradzić. Oj kurde, już fajne pola, to będę jesioł na pewno. Także musi tam mieć aktywność dobrą, na 13 to będzie. Będzie siewu zrobił odcinki i reszta. Ale tak jak mówię, w następnym chyba raczej zabawimy się ziemniaczkami. Co będzie zasadzić, zakopać, wszystko zrobić. Właśnie widziałem ostatnio jakieś coś zdjęcia. Dawał. Teraz to mi to i rewelacyjnie wyszło. Ja tu sobie drugą rękę muszę teraz podnieść, pomóc, bo tu od razu będę skręcał. Nie dał rady ja. Dobrze, że pompa jest dobra, to widzicie, tam podnoszę do góry, do dołu. Ogólnie, że dzisiaj wam powiem, nie miałem jakiejś tam weny większej na nagrywanie, wczoraj byłem na urodzinkach. No, także więcej chyba wam nie muszę opowiadać. Taki dzień dzisiaj mam. Nic, tylko usiąść, wziąć ręce wpada. Tak dobrze mówię. W ręce pada, no. I grać w FIFA. O, naprawdę, nic się tak to nie chce zbytnio. Kurde, może ją teraz poprzecznie, jak pojadę, zrobię. To by było najlepsze rozwiązanie, moim zdaniem. Nie wiem, jak waszym. Piszcie w komentarzach, czy to dobre rozwiązanie jest. Wybujany, kurde, bajunia. Także w środku nie ma jakichś tam rewelacji. Ale na zewnątrz jest bardzo ładny. O, jak widzi ta... Lagi są przy wodzie. A to pamiętam, to ja nawet zawsze miałem problemy z tym, jak robiłem swoje mapy. Coś źle z wodą zrobiłem. Dziękuję, dobranoc. Kurde, Johnny. Johnny. O, to było, poszło. A u was jak tam, ludzie? Piszcie w komentarzach, jak tam u was prace polowe. Czy już macie wszystko zrobione, czy nie? U nas teraz już kukurydze na ziarko poszły. Pod młot, pod cepy.
Adam pod kosę. Co dalej tu będzie teraz? Nie wiem jak ja mam to zrobić teraz. No tu tak się lekko skręcę, żeby talerzy nie połamać. Podniesę to i pojadę tym tutaj teraz. O, jać. Nie, to dobrze nawet wyszło. Tyle mam nauki, nauczę, nie? Ale chyba będzie mi się renderował film, to może się pouczę. Mam dwie klasówki, masakra. Bo przekładaliśmy i teraz tak wyszło, że mam dwie do jednego dnia. Tak, no super. Geografii i matematyki, i obydwa przedmioty rozszerzone. Czyli wychodzi na to, że się nie uczymy. Bo nie ma sensu. No serio. Ja w ogóle matematyki ja nie rozumiem. Nie zrozumiem. Nie wiem dlaczego ja w ogóle nie wiem, nie powiem. On też nie i ona też nie powie. Nie wiem dlaczego to tak się w ogóle stało, nie? Masakra jakaś. Poszedłem na matematykę rozszerzoną, jak ja nigdy matematyki nie umiałem, ledwo co na dwójkach się wyciągałem, tak? To masakracja jakaś. Dobra. Ogólnie to możemy przejedziemy się. Po wsi. Jakie pole jeszcze? O, tam jesteś. Obornik rozrzucony. Zostanie. Został już. O, tu się skręci. Ma bardzo ładny zagajniczek. O, mnie bokiem postawiło. Ale malutkie pole, fajnie. Nie, beka w sumie. Kurczę, znowu coś mam. Z tymi FPS-ami skaczą jak głupie. O, matko, przecież mnie wyrwał szybę. Też trzeba poobcinać te gałęzie. Nie, kurde, za nisko, nie, to mi się nie podobało. A nie chcę ogólnie mi się nie... Przerobiłbym ją, też po swojemu trochę. Gospodarkę bym na pewno zrobił inaczej. Tył jest super, ale przód bym inaczej na pewno zrobił. O, tutaj droga jest wcześniejsza, żeby można było skręcić. Jedzik na farmę, zostawić maszynery nasze. O, kurde. Wiele mierz. Tak jak myślą, on nie wyhamował. O, ale widzicie, one nie są częste i one są przez jakiś czas. Kurwa, w bramę uderzył ja. Czy ty mógłbyś dzisiaj skręcić? Ja się pytam. On skręcił teraz już. Jak mnie wyrwało na koło, Jarzym pewnie zawadził gdzieś. Talerzówką, talerze całe. Skiby całe, całe. Dobrze, że się nic nie stanęło. O, jakbym miał mieć lagi, to by były na pewno największy był na gospodarce. Co jest, no? Paliwa mało ma i dlatego tak to był dociążony trochę. To muszę może... O. Jo, my teraz cofnij tu. Jać, mówię, do tyłu szybciej. Piękny dżungiel. On jest wspaniały. Dobra. O, nie zgasił ja dżungiela. Jak on sobie chodzi. Dżungiel został zgaszony. No, także to by było na tyle. O, się wyciągnę aż. Jeżeli chcecie, żeby ta seria została, jak na razie z 13, to łapkujcie. Będzie dużo, będzie seria. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć.